Dzisiaj, proszę Państwa, igrzyska w Londynie, ale igrzyska, które rozpoczną się dopiero za miesiąc. Mowa o Igrzyskach paraolimpijskich. W tej jakże prestiżowej imprezie wystartuje zresztą już po raz trzeci suwalczanka Joanna Mendak, która dzisiaj jest gościem Radia 5. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Z nami także trener naszej pływaczki, pan Edward Dec. Dzień dobry, witam Dzień dobry. serdecznie. Joanna, no, czeka, czeka Cię po raz kolejny zresztą wspaniała życiowa przygoda. Udział w igrzyskach paralimpijskich, ale z drugiej strony, no tak myślę sobie, twoi rówieśnicy mają wakacje, sobie gdzieś odpoczywają, a ty, a ty musisz ciężko pracować. Ty nie masz wakacji. Zgadza się, już Jak od jakiegoś jest? czasu nie coś ma. wakacji. za coś? W pewnym momencie zaczynamy gdzieś tam naszą pasję traktować jako pracę tak? i ja, ja uważam, że już na pewnym etapie jednak to jest praca i ja świadomie do tego podchodzę jak do pracy. Rano wstaję, wykonuję swoją pracę na, na pływalni, drugi trening tak samo realizuje. no to jest jakieś 5-6 godzin pracy dziennie, więc um, no ja już się trochę przyzwyczaiłam, chociaż nie, nie ukrywam, że tęsknię za wakacjami. No, moi znajomi, moi bliscy już chyba też wiedzą, że okres wakacyjny to rzadko kiedy z nimi spędzam. No dobrze, jeżeli już chcecie rozmawiać w tych kategoriach: pływanie to praca, to ja zapytam tak, czy, czy z pływania tutaj na poziomie suwał da się żyć, panie trenerze? Trudne pytanie. <grym> I tak i nie. Zależy, kto. Jeżeli ktoś ma możliwość pływania, tak jak Asia, na głównych imprezach światowych, to myślę, że da się z tego dobrze żyć. Może nie bardzo dobrze, ale na pewno przyzwoicie lepiej niż z byle jakiej pracy, albo z pracy ciężkiej, aczkolwiek niekoniecznie dobrze płatnej. A spływania średniego, no to tak jak ze średniej pracy, no, żyć się nie da, albo to, to jest taka jak gdyby tylko rekompensata częściowa za trud włożony w. No. Tak mówię, no trudno się mówi o pieniążkach, bo to no. trzeba by było mówić o konkretach, o konkretnych sytuacjach czy konkretnych imprezach światowych, bo za imprezy tak naprawdę krajowe te rekompensaty są dość, dość symboliczne. No, my jesteśmy w tyle dobrej sytuacji, że system taki, gdyby stypendialny miasta troszeczkę wspomaga młodych sportowców. Już w młodszym wieku sportowcy, ci, którzy stają na wysokim stopniu podium na Mistrzostwach Polski, mają możliwość pozyskania jakichś tam środków finansowych z samorządu w ramach nagród czy w ramach stypendiów. My jako klub również za każdy zdobyty punkt i za każdy zdobyty medal nieduży, ale minimalne środki staramy się gdzieś tam przekierować na konto zawodników. Ale to są naprawdę symboliczne kwoty